Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne byki na czytaniu tygodniowym od 16 do 22 października bieżącego 2023 roku. Karty są już potasowane, już je przekładam i zobaczymy, co tam ciekawego nadchodzący tydzień dla Was zapowiada. Poniedziałek, 7 mieczy, wtorek, 2 kielichy, środa, paść denarów, czwartek, 6 denarów, piątek, 2 miecze, sobota, siła i niedziela, 3 denary. Przepraszam. W tle mamy królową buław. Dosyć aktywne. Pracowity tydzień, ale jakieś inspiracje, nowe pomysły, satysfakcjonujące spotkania, wpływ na wiele spraw, więc tutaj będziecie mieli taką siłę przebicia, umiejętność przekonywania do siebie, do swoich pomysłów, wykorzystując swoje talenty, swoje wdzięki, swój urok osobisty, spryt, doświadczenie, możliwości. Jakaś kobieta spod znaku lwa, barana bądź strzelca będzie miała znaczenie w tym tygodniu. I tutaj nie wiem, czy to chodzi o Waszą energię. Może niektóre byki tutaj podejmują się jakiegoś przedsięwzięcia. Już kochani, momencik, bo wymiana świeczki. Oczywiście nie byłabym sobą, jakbym się nie oblała styryną. Ajajajaja. Przepraszam, że akurat w trakcie już sobie to jakoś tutaj szybciutko usunę. Jeszcze się oparzyłam. Może to znak, że ten tydzień będzie gorący, nie tylko ze względu na wydarzenia, ale być może też no, jakieś tutaj energie damsko-męskie. No, może poznacie kogoś, samotne byczki, a może właśnie w stałych relacjach tutaj coś zacznie się dziać. Pewne emocje wrócą i zaczniecie inaczej na siebie patrzeć niż dotychczas. Może wreszcie znajdziecie czas dla siebie. Królowa buław to też wygląd, więc może niektóre byki decydują się w tym tygodniu na jakąś wizytę u fryzjera, kosmetyczki, może inna fryzura, może inna stylizacja, jakieś nowe ciuszki. No, na pewno będziecie zwracać na siebie uwagę i wzbudzać podziw, tak? Coś tutaj zmienicie w sobie, co naprawdę będzie zauważalne. Dobrze, kochani, królowa buław to też pośrednik, bądź przedsiębiorca, tak, kobieta, która ma firmę, która zajmuje się jakąś konkretną dziedziną zawodową, więc może to jest Wasza przyszła pracodawczyni, szefowa dla tych byczków, które szukają pracy, a widzę, że praca się tutaj pojawia, więc warto skorzystać z tej oferty. Może własna firma, w której trzeba będzie troszeczkę posiedzieć, dopilnować, zarządzić jakieś nowe projekty, jakieś przeprowadzić kontrakty, rozmowy biznesowe. No i oczywiście też pośrednik. Pośrednik zawodowy, pośrednictwo pracy, więc tutaj może z urzędu przepraszam, pracy, jakieś oferty się pojawią, zwłaszcza dla tych byczków, które pracy szukają. Możliwy też awans. Co w poniedziałek? 7 mieczy. 7 mieczy. Spryt i pośpiech. Starajcie się wyjść wcześniej z domu, żeby później gdzieś tam z zegarkiem w dłoni nie biec i nie denerwować się, czy zdążycie na jakieś spotkanie, czy zdążycie do pracy, czy nie minie Wam gdzieś kolejka. Uważajcie, żeby niczego nie zgubić. No tutaj też akurat te karty pokazują siódemka mieczy za dnia, ale większość jest to noc, więc tutaj jeżeli wracacie z pracy bądź no nie wiem, z jakiegoś spotkania wieczorem, uważajcie. Uważajcie też na tłok, ścisk, żeby ktoś Was po prostu no, nie naraził na stratę czegoś, nie okradł, nie oszukał, nie okłamał, więc w tym dniu nie staramy się o pożyczki, o kredyt.
nie, że tak powiem, załatwiamy poważnych spraw urzędowych, bo może być też jakieś niedopatrzenie, ktoś nie wszystko Wam powie, będziecie niedoinformowani, może ktoś Was w błąd wprowadzić, bądź Wy po prostu źle zrozumiecie, tak? Starajcie się w tym dniu zrobić swoje. I jakaś osoba spod znaku wodnika, ryb bądź skorpiona unika spotkania z Wami. Ja nie wiem, czy to jest osoba, która Wam jest winna pieniądze, czy to jest osoba, która w jakiś sposób pożyczyła coś od Was, nie wiem, może jakąś rzecz i też w jakoś tam, nie wiem, obiecała Wam coś i stara się nie odbierać telefonów, gdzieś tam unikać kontaktu z Wami wzrokowego, jeżeli nawet gdzieś tam się na jakimś spotkaniu widzicie, no zweryfikujcie to, tak? Zweryfikujcie to. Mogą być też jakieś plotki na Wasz temat. Ktoś Wam o czymś nie mówi, bądź rozgrywa coś za Waszymi plecami. No i oczywiście, jeżeli własny biznes, może być tak, że niestety macie jakiegoś nieuczciwego pracownika, więc przeglądamy monitoring, czy tam gdzieś ktoś nie wynosi więcej niż może, czy wszystko jest wbijane na kasę i tak dalej, i tak dalej. Trzeba to poruszyć, trzeba porozmawiać, bo może macie jakieś, że tak powiem, nieprawdziwe informacje, bo czasami z zazdrości ktoś coś na kogoś tam powie, żeby tylko szefowej się na przykład przypodobać, bądź szefowi. Natomiast zweryfikujcie to, tak? No i ogólnie taki dzień, żeby robić swoje, być zorganizowanym, wszystko na czas jakoś starać się pozałatwiać, a będzie dobrze, tak? Tylko z tym pośpiechem uważajcie, bo czasami jest tak, że jak człowiek się śpieszy, to się diabeł cieszy i wtedy różne psikusy mogą w ciągu dnia się wydarzyć. No i nie do końca możemy być zadowoleni, czy to z jakiegoś spotkania, czy z jakiejś rozmowy, czy sprawy, którą akurat załatwiamy. Jeżeli pojawi się ciekawa oferta pracy, a wydaje mi się, że jakaś już krąży, tylko Wy jakoś nie mieliście okazji jej ujrzeć, czy to w internecie, czy w prasie, zainteresujcie się, bo to naprawdę fajna praca. No i myślę, że będziecie zadowoleni. Warto szybko też podjąć decyzję, jeżeli się wahacie. Wtorek, dwa kielichy. Bardzo dobry dzień na rozmowy, współpracę, porozumienia, ugody, jakby nawiązywanie nowych znajomości, konsultowanie czegoś, podejmowanie decyzji, zwłaszcza konsultacje zdrowotne. W sprawie pracy myślę, że też dojdziecie do porozumienia. Wszelkie sprawy urzędowe, tutaj też spotkacie się z osobą, która jest kompetentna, spokojna, miła, serdeczna i tak ciepło Was przyjmie, wszystko wytłumaczy. Więc to jest fajny dzień na rozmowę, po prostu. W związkach też bardzo dobrze widać, że bardzo do siebie pasujecie, że się uzupełniacie, wspieracie, pomagacie, no i pojawia się uczucie, być może do tej pory było skrywane i tutaj byk wreszcie być może odważy się, teraz samotne byczki, ktoś tutaj wzbudza Wasze zainteresowanie, być może no gdzieś tam dyskretnie wzrokiem podążaliście za tą osobą, interesowaliście się, wypytywaliście oczywiście otoczenie, kto to jest, że tak powiem, czym się zajmuje, zwłaszcza w nowej pracy bądź gdzieś na uczelni, jakimś szkoleniu też. No i jak już mniej więcej będziecie wiedzieli co i jak, zdecydujecie się porozmawiać z tą osobą, zaprosić ją gdzieś dalej i tutaj naprawdę coś z tego może być, więc warto. No ktoś Wam się tutaj spodobał, Królowa Buław to jest atrakcyjna osoba, może nie tyle co pod względem wyglądu może wzbudzać ciekawość, że po prostu jest inna, jest jak taki rajski ptak, który zwraca uwagę stylem, ubiorem, taką oryginalnością, tak? Natomiast też świetna osobowość. Jest to ktoś, taka dusza towarzystwa, ktoś bardzo zaradny, bardzo taki przebojowy, sprytny, no taki, z kim warto porozmawiać, no i zwraca na siebie właśnie uwagę. Jest to osoba taka bardzo, taka pełna, żywa energii, tak? No dobrze, ale wracamy tutaj do tego wtorku, więc może właśnie z kimś tutaj sobie porozmawiacie, z kimś się zapoznacie i będzie to bardzo miła rozmowa. Fajny dzień, dzień, gdzie możecie liczyć na pomoc też osób trzecich. No jakieś takie właśnie decyzje wspólne, może będziecie je konsultować.
z partnerem życiowym bądź partnerką, ewentualnie jakieś współprace też zawodowe, uzupełnianie też jakieś wiadomości, uzupełnianie jakichś braków, nie wiem, w pracy, może trzeba coś nadgonić, trzeba coś nadrobić. Łączenie też faktów odnośnie jakiejś sytuacji, której się domyślacie. Więc tutaj być może właśnie no, jakaś prawda lada moment wyjdzie na światło dzienne, zwłaszcza jeżeli chodzi o być może osoby, które dopiero w Waszej firmie są zatrudnione, albo jak jacyś praktykanci, to też zweryfikujcie, czy tutaj no, coś nie dzieje się za Waszymi plecami. Ja nie mówię od razu, że to jest kradzież, czy jakieś, no nie wiem, bardzo złe rzeczy. Może być coś takiego, że na przykład no, unikają swoich obowiązków, obijają się w pracy i tak naprawdę no, nic nie robią, a chcą, żeby im za to płacić. Więc może tutaj o taką historię też chodzi. Dobrze, moi drodzy, wtorek bardzo miły, przyjemny dzień, spokojny, bez żadnych jakichś niemiłych wydarzeń. Środa mamy pazia denarów, więc tutaj dobry dzień na podjęcie pracy, na ruszenie z jakimś projektem, zainwestowanie jakichś pieniążków. Co jeszcze? Zapisanie się na jakiś kurs, na jakieś szkolenia, zajęcia związane z hobby, ze swoją pasją. Rozmowa w sprawie finansów, ale to raczej takie, jeżeli pożyczka, spłata bądź zaciągnięcie niedużej jakiejś kwoty z zodiakalną panną, może Was odwiedzić w tym dniu też córka bądź wnuczka, jakieś prezenty, upominki, nagrody mogą być w pracy, napiwki jak najbardziej też. No i co jeszcze? Bardzo taki konkretny dzień. Dobry na załatwianie takich spraw, no może nie pilnych, nie bardzo jakichś takich poważnych, ale drobne sprawy, zwłaszcza finansowe. Może trzeba płacić jakieś rachunki, założyć dziecku konto w banku, bądź sfinansować jakąś wycieczkę. Tutaj też opłaty na dzieci. Może właśnie jakieś ubezpieczenie, jakieś ze szkołą związane opłaty, tak? No i oczywiście, jeżeli macie dzieci w wieku szkolnym, warto zapisać na jakieś tutaj szkolenie, dodatkowe zajęcia, bądź właśnie jakieś tutaj warsztaty, kursy rozwijające ich umiejętności, zwłaszcza manualne, tak? Czyli może związane z muzyką, może z plastyką, może z jakimiś innymi umiejętnościami, ewentualnie na jakieś hobby, jakaś pasja, tak? Coś, co dzieciątko interesuje i widzicie, że jest to praktyczne, rozwija umiejętności dziecka i warto w to zainwestować pieniążki, tak? No dobrze. Samotne byki, możliwa jakaś randka, bądź już jakieś konkretne tutaj poważne rozmowy. Jeżeli nie randka, może będziecie umawiać się na weekend. Natomiast w związkach temat dzieci. Więc tutaj albo macie dzieci i będziecie jakieś tutaj tematy odnośnie dzieci poruszać. Tutaj też kwestii finansowych. Te byki, które są po rozwodzie, może chodzi o alimenty, może chodzi o jakieś wydatki na dzieci. Natomiast jeżeli nie macie dzieci, temat dziecka. Być może niektóre byczki chcą już się spełnić w roli rodzica. Czwartek mamy 6 denarów. Dobry dzień na to, żeby się rozliczyć, pomóc komuś finansowo, zapytać o kredyt, o jakąś pożyczkę. Co jeszcze? Prosić o podwyżkę szefa, przyjąć ofertę pracy, kupno, sprzedaż. Bo korzystnie kupicie bądź sprzedacie, więc tutaj fajna taka możliwość pohandlowania. No i bez przeszkód powinniście pozałatwiać jakieś sprawy też urzędowe. Przyznanie jakichś pieniędzy z socjalu bądź jakiegoś odszkodowania. Więc jeżeli zabiegaliście tutaj jakieś pieniążki, może być też przyznane stypendium na naukę dla dziecka. To one powinny wpłynąć na Wasze konto w związkach. Bardzo fajnie, widać, że się wspieracie i jest takie odwzajemniona, że tak powiem, inwestycja w relacje, tak? Być może też dostaniecie jakiś prezent od partnera bądź partnerki. Jakieś tutaj niespodzianki. Dobrze, w piątek mamy 2 miecze. Nie jest wskazane podejmowanie decyzji, zwłaszcza w jakichś sprawach finansowych bądź urzędowych. Powstrzymajcie się, przemyślcie sobie wszystko.
jest jakaś informacja, która do Was nie dociera, bądź czegoś nie widzicie, nie zapoznaliście się z jakimiś dokumentami, coś przeoczyliście, bądź na ten moment nie chcecie się skupiać na jakiejś sprawie. Więc dajcie sobie czas do przeanalizowania. Ogólnie ciężko będzie się Wam porozumieć w tym dniu. Ciężko dojść do zrozumienia, czyli no być może ktoś będzie miał inne poglądy niż Wy. Nie wchodźcie w dyskusję, przemilczcie to, odłóżcie to na inny czas, bo nie warto. Zwłaszcza, jeżeli ktoś Was namawia bądź nakłania tutaj też do podjęcia jakiejś decyzji, bo może być w odwrotną stronę. Więc dajcie sobie spokój, raczej po południu nigdzie nie będziecie wychodzić. Mogą być ciche dni z partnerem bądź partnerką, ewentualnie no byki są zmęczone po pracy, może boleć Was głowa, możecie mieć też problemy ze wzrokiem. To znaczy, jeżeli jest migrena, albo, że tak powiem, nadwrażliwość na światło, no czasami tak jest, mamy aż światłowstręt. Ja na przykład mam coś takiego, jak jest takie czyste niebo, pełne słońce i no też jakaś dolegliwość typu migrena, ból głowy, no to po prostu aż oczodoły bolą i właśnie jest taka mocna reakcja na światło, tak? Może coś takiego tutaj będzie, no to na pewno wypoczywajcie, unikajcie tutaj takich sytuacji, gdzie możecie sobie podrażnić jakoś wzrok. Ogólnie mogą oczy łzawić, mogą być jakieś problemy właśnie z widzeniem. Najlepiej, jeżeli się to powtarza, skonsultować to z lekarzem. Nie podejmujemy decyzji, to już mówiłam, bo możecie później ich żałować. Odkładamy jakiś temat, bądź dajemy sobie czas na to, żeby coś przemyśleć, przeanalizować i wrócić do rozmowy, jeżeli będziecie wiedzieli, co powiedzieć, jakie stanowisko w jakiejś sprawie tam objąć. Sobota, mamy kartę siły. Myślę, że jeżeli pracujecie, no ciężko Wam będzie się w tej pracy odnaleźć, ale dacie radę. Jeżeli się uzbroicie w cierpliwość i nie dacie się sprowokować, wiele możecie uzyskać w tym dniu. Nawet w jakichś trudnych rozmowach, w trudnych sytuacjach. Trzeba po prostu tylko odpowiednie mieć podejście. Albo do jakiejś osoby trudnej z charakteru, albo jakiejś sytuacji. Co jeszcze? No po pracy może spotkanie z jakimś zodiakalnym lwem, który zawsze wie, co powiedzieć i jakoś Was w tym dniu podnieść na duchu. Może być też tak, że coś Wam się po prostu nie będzie chciało, a musicie to zrobić. No to niestety musicie się po prostu sami przełamać w sobie i zmotywować do działania, tak? Nie róbcie nic na siłę, nie pozwólcie, żeby ktoś Wami tutaj dyrygował, żeby Wam coś narzucał. No i starajcie się w tym dniu panować nad sobą, bo mogą być jakieś takie sytuacje, które mogą wyprowadzić Was z równowagi, tak? Natomiast wydaje mi się, że nawet jakby tam była jakaś taka sytuacja niepokojąca, to Wy jesteście opanowani, wiecie, jak się odnieść do tej osoby, jak z nią porozmawiać, jak postawić na swoim. No, w związkach czasami też tak jest, że trzeba ustąpić. Bądź wiedzieć, kiedy w odpowiednim momencie pominąć pewien temat, bądź go całkowicie zakończyć. W niedzielę mamy 3 denary, więc tutaj niektóre byczki będą się uczyć, przygotowywać. Może jakieś zlecenie macie, może jakaś praca na poniedziałek, więc tutaj troszeczkę posiedzicie nad jakimś projektem, bo ktoś Wam coś zlecił, ktoś coś u Was zamówił, ale też przygotowanie się do jakiegoś egzaminu. No i być może jakiś zjazd, tak? Hobbystów albo po prostu osób, które w tym dniu no, mają jakieś zajęcia, jakieś warsztaty i po prostu no, spotykają się, tak? Ktoś tutaj jakąś wiedzę będzie przekazywał. Jeżeli uczycie się zaocznie, no to może być taki trudny weekend. Nawet mogą być tutaj jakieś sprawdziany Waszych umiejętności. Ewentualnie musicie coś wykonać na jakąś ocenę. No nie wiem, może jakiś egzamin przed Wami. To
starajcie się no, tak w ten weekend wygospodarować czas, żeby jak najwięcej poświęcić uwagi tutaj właśnie jakiemuś projektowi, którym się teraz zajmujecie. Jeżeli nigdzie nie wyjeżdżacie, nie uczycie się, niektórzy może są w pracy, a inni być może w większym gronie zajmą się jakimiś pracami w domu, więc tu nie tylko byk będzie chodził i sprzątał, tylko zagoni, że tak powiem brzydko, i swojego męża, żonę, partnera, partnerkę, dzieci, a może jeszcze ktoś Was odwiedzi i też wykorzystacie tą osobę, żeby coś tutaj razem, jakąś pracę w domu wykonać. No dobrze, moi mili, to tyle. Samotne byki. No cóż, ktoś tutaj za Wami chodzi, tylko znowuż uważajcie, czy to nie jest osoba zajęta, bo ta trójka się tutaj pojawiła. Więc żeby nie było tak, że wchodzicie w jakąś znajomość tutaj z osobą, która kogoś być może ma. Zaczniecie się nad tym zastanawiać. Jest ta siódemka mieczy i ta dwójka mieczy, więc może być coś ukryte przed Wami. Ktoś być może o wszystkim Wam nie mówi. Zweryfikujcie to, zanim poważniej tutaj się zaangażujecie, tak? No właśnie. No dobrze, moi drodzy, to tyle. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, nie dla wszystkich. Sprawdźcie sobie dodatkowo film ze swoim znakiem ascendentalnym. Ja Wam życzę wspaniałego, udanego tygodnia, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.